Hej, mam na imię Denis. Zostałem znaleziony przy ruchliwej ulicy, skrajnie wycieńczony. Przez pierwsze dni jadłem na zapas. Tak bardzo byłem głodny i spragniony. Na szczęście już przybrałem na wadze i wyglądam o niebo lepiej. Jestem pięknym, dużym, 10-letnim psem, którego na starość zawiódł człowiek. Czemu? Sam nie wiem. Czy stałem się ciężarem dla moich poprzednich właścicieli? Czy po prostu miałem być małym, słodkim szczeniaczkiem, a wyrosłem na potężnego psa? To już nieważne. W schronisku wreszcie stałem się kochany. Wolontariusze mówią, że jestem cudownym psem. Niczym anioł chodzę na smyczy. Nie ma we mnie cienia agresji. Jeszcze nikt nigdy nie słyszał, żebym szczekał. Gdy widzę wolontariusza ze smyczą, uśmiech pojawia się na moim pyszczku. Tak bardzo kocham moment, kiedy mogę choć chwilę pobyć poza schroniskowym boksie. Tak bardzo nie chcę spędzać zimy w schronisku. Czy spełnisz moje marzenie i zabierzesz mnie do domu? Jestem wykastrowany, zaszczepiony i zaczipowany. Nie pozwólbym został tu do końca.